Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit. Chciałbym powiedzieć wam taką rzecz. Z moich obserwacji wynika, że kobiety są mądrzejsze od mężczyzn w liczbie, w liczebności, że jest pokazane, że w tych czasach one mają więcej rozumu i rozsądku od facetów i często mają większe jaja i więcej logiki w działaniu. No, faceci będą sobie szli po browary, na mecze. To kobieta tutaj, właśnie, często ogląda takie rzeczy świadomościowe. I nie wiem, no, działa, działa w swoim zakresie, nie wiem, każdy po swojemu, to nie? Ale wychodzi tak, że. Jakoś ilościowo to więcej osób, więcej kobiet jest skłonnych do pomocy niż mężczyzn i kobiety mają więcej logiki. Chciałem się Was spytać, jakie byście chcieli filmiki na moim kanale Ariowit. Jak widzicie, ja mam pięć kanałów, z czego jeden grozi mi usunięciem za nic. No to jest właśnie polityka YouTube'a z czterech liter wyjęta, że grozi mi za nic, bo już mam drugie ostrzeżenie bez powodu. Nie mogę dwóch tygodni filmów wrzucać. No, świetnie, po prostu na moim największym kanale, i chyba nie kłieszące, że mi to zdejmą. Jak zainterweniuję, jeszcze raz nie będę wam mówił, co planuję na innych. Skupmy się na tym tutaj, co będzie na, na tym, co byście chcieli za filmiki i tak, to napiszcie komentarz. Nie przedłużając filmu, poprosiłem o pomoc pewną osobę. W sprawie tego, czy, czy ludzie mogą się złożyć na. Na. Paradon... Dobra, no. Na problem z dziąsłem. Chodzi o to, że jak jest pardątoza, to, to dziąsło się usuwa i praktycznie dziąsło podtrzymuje zęba. A jak nie masz dziąsła, to może dojść do rozdroszenia zęba, tak? Bo nie ma tego podtrzymywania stabilności. No i może wypaść. I poprosiłem. I jedna osoba pomogła mi, akurat męska. I zadzwoniła do kobiet, dwie kobiety im pomogą. I bardziej wydaje mi się, że to kobiety pomogą mi na tą zbiórkę, bo. No, z facetami to ciężko. No, mówię o, jakoś o procentach, że to lepiej wygląda, ale to właśnie dzięki tej osobie męskiej dostałem kontakt do dwóch osób. A nie trzech teraz, i jeszcze trzecia udostępniła. Ale tak bardziej. Wiecie, procentowo to wychodzi bardziej na stronę kobiet. Tak jak kobiety żyją dłużej, to te czasy też pokazały, że są logiczniejsze, ale nie ma siły. Nie ma siły, żeby coś zmienić. Takiego wiecie, żeby podarzyć pięścią w stół i zmienić sytuację w kraju. No nie ma z kim. Ja bym chciał żyć w normalnym kraju, ale nie mam z kim. Dlatego, dlatego wiecie, jest jak jest. Powiedzcie chcecie filmiki, ja się żegnam. Będę się skupiał teraz na tym. Poradniki w czterech językach będę robił. Poradniki w czterech językach. Moi drodzy. Google tłumacz. Dzięki Google tłumaczu jest to możliwe tylko. Dla czterech krajów. Dla Hiszpanii. Dla ludzi mówiących po hiszpańsku i także Hiszpania i inne regiony, to się okazuje, że 500 milionów ludzi mówi po hiszpańsku, bo tam Meksyk, jak dalej będzie po turecku, po arabsku i po francusku. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że dużo, bo dużo ludzi, to też będzie dużo oglądalności. Dużo razy cztery filmiki w czterech językach to będzie ciekawe. Będę chciał to wypróbować. I no to tyle. Powiedzcie, jakie chcecie filmiki na kanale. To na razie, cześć, pa pa.